Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 63. odcinek Zarychty na solo. Czas na zapowiedź najlepszej drużyny NBA ostatnich lat, czyli Golden State Warriors. Teoretycznie o Warriors wiemy wszystko, więc ciężko mi będzie tutaj wymyślić coś, czego nie wiecie. Może zaskoczą was chociaż trochę moje oceny poszczególnych pozycji, chociaż... No zresztą zobaczycie sami. No, zaczynamy oczywiście od osoby trenera, Steve Kerr. 265 zwycięstw w 4 sezony. To jest wynik kosmiczny. Kosmiczny dlatego, że czegoś takiego nie zrobił nikt. To jest średnia 66 ponad zwycięstw na rok. Więc wynik po prostu wybitny. Oczywiście Steve Kerr to jest ten człowiek, który otworzył Golden State Warriors na mistrzostwa. To on zbudował tą drużynę, przejmując po Marku Jacksonie, zrobił z nią krok do przodu, rozwijając jeszcze bardziej Stepha Curry'ego, Clay'a Thompsona, Draymonda Greena, pierwotnie Harrisona Barnesa chociażby. To też on wyciągnął Andre Iguodalę na zawodnika numer 4 najpierw, teraz numer 6, chociaż może nawet numer 7 na ta chwila. No to on stoi tak naprawdę za wszystkim, co najlepsze w Golden State. Oczywiście od strony czysto trenerskiej. To on też miał nosa po prostu, bo w tym samym momencie, co dostawał ofertę, żeby przejąć Golden State Warriors, chciał go do siebie Phil Jackson do Nowego Jorku. No i wtedy Kerr zdecydował, że lepiej mu będzie Warriors i jak widać, była to decyzja w 100% trafiona. No Kerr ma na swoim koncie już w tej chwili 3 mistrzostwa jako trener. Wcześniej miał 4 albo 5 jako zawodnik, wybaczcie, nie pamiętam, chyba 5. Więc jest bardzo utytułowany i myślę, że miejsce w Hall of Fame mu się należy, jakby na to nie patrzeć. Steve Kerr, ja wiem, miał taką chwilę może zwątpienia, kiedy był ten rok prowadzony przez Luka Waltona, kiedy Kerr miał problemy ze zdrowiem, nie mógł przez długi czas pojawiać się na ławce trenerskiej. Nie wiadomo było, co z tego dalej wyniknie, no ale jak widać wykaraskał się na tyle, że spokojnie może znowu prowadzić drużynę, chociaż tym spokojem jest różnie i Kerr coraz częściej ostatnio łapie faule techniczne. Mam wrażenie trochę, że Warriors są znudzeni sezonem zasadniczym. Jest to dla nich w tej chwili żmudna robota, żmudna droga, którą muszą przejść po prostu, żeby dojść do playoffów, do finałów i jest to po prostu nieprzyjemny obowiązek, który muszą odbębnić i to jest chyba jedyne miejsce, w którym wydaje mi się, że Warriors są do ruszenia. To znużenie, to wejście na szczyt po raz kolejny. To już dla niektórych zawodników będzie po raz czwarty walka o to, żeby zrobić to trzeci raz z rzędu, czyli dogonić Lakersów, dogonić Chicago Bulls, dogonić Boston Celtics. Żadna inna drużyna w historii nie zdobyła 3 mistrzostw z rzędu. Więc to jest ewentualnie dla nich cel. No i Steve'a Kerra można ocenić tylko w jeden sposób. To jest szóstka, to jest trener kompletny, to jest trener, który potrafi wszystkiego wymagać od swojej drużyny, potrafi zbudować świetną obronę, świetny atak, co zresztą zobaczycie po cyferkach, które podam na koniec, podając wam bilans obrony i ataku tej drużyny. Także ocena dla trenera to szóstka. Z pozycjami obwodowymi dużo inaczej za bardzo nie będzie, gdyż mamy tu najlepszy duet 1-2 w lidze, Stephen Curry, Klay Thompson. Duet, który świetnie się uzupełnia, duet, który jest nie do zatrzymania, jeśli zaczyna biegać po zasłonach, po obwodzie. No, chyba nie ma po prostu lepszego. Tak. Jedyne, co można tutaj zarzucić, to zdrowie, które Stephenowi Curry'emu raz pasuje, raz może nie pasuje, raz pomaga, raz nie. Natomiast w tych najważniejszych momentach, czyli w playoffach, do finałów, Curry zazwyczaj wchodzi zdrowy i to wystarcza, żeby zdobywać tytuły, chociaż na tytuł MVP na razie nie może zapracować. 3 tytuły mistrzowskie, 1 MVP finałów dla Iguodali, a 2 dla Kevina Duranta, więc pod tym kątem Curry może być dalej niespełniony i to on może być tym zawodnikiem, który w finale NBA może tym razem wziąć na siebie najważniejsze momenty. Thompson ma przed sobą ważną decyzję, bo za rok zostanie wolnym agentem niezastrzeżonym. Natomiast oczywiście mówi już o tym, że chce zostać w Golden State, w ogóle nie rozważa innej drużyny, ale nie zdziwię się, jeśli zdecyduje się chociaż na spotkanie z kimś innym.
Więc tak to wygląda. Jeśli chodzi o zmienników, to oczywiście mogą się tutaj pojawiać zawodnicy z pozycji wyższych, jak chociażby Iguodala, ale obstawiam, że takimi naturalnymi zmiennikami będą Sean Livingston, Quinn Cook i Patrick McCaw. Sean Livingston, no to jest już bardzo doświadczony zawodnik, po którym wiadomo, czego się spodziewać. To jest gość, który jak będzie trzeba, będzie robił przewagi w grze 1 na 1 tyłem do kosza nad niskim przeciwnikiem. Rzutu za 3 nie ma i nie będzie miał. Będzie dobrze pracował w defensywie i to w zupełności wystarczy. Quinn Cook z kolei skorzystał bardzo rok temu na kontuzji Stephena Curry'ego, bo wyśrubował swoje liczby bardzo ładnie do 9,5 punktu, 44% skuteczności w rzutach za 3 i zasłużył sobie na to, żeby podpisać kontrakt z Golden State. Jest on ważny do końca najbliższych rozgrywek i wtedy Cook będzie wolnym agentem, będzie mógł sobie znaleźć inne miejsce w NBA, a może zostanie dalej tu. No i Patrick McCaw, który jak pamiętacie miał tą fatalną kontuzję w poprzednim sezonie, wraca. Mówiło się o tym, że miałby podpisać nowy kontrakt, jednak się ostatecznie nie udało tego zrobić, ale McCaw dalej będzie bardzo ważnym elementem ławki Golden State. Oczywiście o ile ostatecznie zdecyduje się na powrót do tej drużyny, bo póki co nie podpisał nowego kontraktu i najzwyczajniej w świecie jest poza składem. To jest to trochę dziwne, ale mam nadzieję, że jeszcze strony się porozumieją i McCaw wróci do Golden State. A jak nie, to będziemy musieli sobie poszukać innego miejsca. Myślę, że jeszcze jest kilka wolnych miejsc, chociażby to pokazał wczorajsza decyzja Jamala Crawforda, który zdecydował się podpisać umowę z Phoenix Suns. Okay. Oczywiście ocena dla obwodowych to jest 6, gdyż no, jakby nie patrzeć, sprawdzeni w bojach, mistrzowie, najlepsi w całej lidze. Dalej mamy skrzydłowych. I tu zaczynamy oczywiście od najlepszego zawodnika finałów ubiegłorocznych, czyli od Kevina Duranta. Durant być może za rok zostanie wolnym agentem, bo ma opcję w kontrakcie na sezon 19-20. Więc kto wie, być może dołączy do Klaya Thompsona i będzie rozważał ewentualne odejście z drużyny. Oczywiście Durant ma za sobą kolejny sezon udowadniania wszystkim i wobec i wszędzie, że to on jest najlepszy teraz w NBA. Osobiście nie uważam, dalej dla mnie jest numerem jeden LeBron James, natomiast Durant przy wsparciu swoich kolegów jest w stanie wygrywać teraz finały NBA i kolekcjonować kolejne pierścienie. Dalej mamy Draymonda Greena, który wydaje mi się zanotował pewien regres w poprzednim sezonie. Nie rzucał już tak celnie za 3 punkty, w obronie nie był być może aż tak dobry jak do tego byliśmy przyzwyczajeni. Natomiast gdzieś mówi się, że Draymond Green nie jest do końca idealny, jeśli chodzi o budowanie atmosfery w zespole. Zobaczymy, czy to rzeczywiście prawda. Natomiast dalej jest numerem 1, jeśli chodzi o pozycję numer 4 w tej drużynie. Z ławki rezerwowych będziemy mieli przede wszystkim Jordana Bella i Andre Iguodale. Bell może czasem wchodzić jako niski środkowy, natomiast zazwyczaj będzie raczej jako czwóreczka. Bell ma za sobą bardzo dobry debiutancki sezon, oczywiście teraz raczej zostanie dłużej w Warriors, bo będą chcieli korzystać z opcji w jego kontrakcie i przedłużać. Iguodala z kolei, jak to ten zawodnik, to pokazały finały konferencji z Houston Rockets, póki Iguodali nie było, to ta seria wyglądała źle dla Golden State Warriors. Kiedy wrócił, od razu odwróciło się to na ich korzyść. Więc zawodnik też zdecydowanie konieczny dla zdobywania tytułów. Natomiast doszły dwa wzmocnienia, które gdzieś tam będą uzupełniać drużynę. To raczej gracze, którzy wypełniać będą lukę po Davidzie Westie i Omrim Kaspim, czyli raczej nie ma się co spodziewać na wielkie minuty. Ale są to Jonas Jerebko, który jest po niezłym sezonie w Utah Jazz, trafiał w nim ponad 41% trójek. I Alfonso McKinney, który ma za sobą debiutanckie rozgrywki w Toronto Raptors, a teraz będzie próbował rozwinąć swoje umiejętności w Golden State. Oczywiście ocena nie może być gorsza niż obwodowych, bo tutaj mam wrażenie, że ta głębia jest nawet większa niż na obwodzie Golden State Warriors, także tutaj też jest 6. I na koniec podkoszowi, czyli najgorszy element układanki. Najgorszy z tego względu, że na dzień dobry nie ma tego najważniejszego, czyli DeMarcusa Cousinsa. Nie wiadomo jeszcze, jak długo będą zmuszeni grać bez niego. Nie wiadomo też, w jakiej formie Cousins wróci. Więc ta moja ocena będzie dwojaka dla Warriors, bo jedną wystawię bez Cousinsa, drugą już z Cousinsem. Wiadomo, że Cousins ma ze sobą
statystycznie najlepszy sezon w karierze, bo to było ponad 25 punktów, prawie 13 zbiórek, ponad 5 asyst, 1,5 bloku, niezła skuteczność za 3 punkty. Świetnie pasował do tej szybkiej gry, jaką preferował Alvin Gentry w New Orleans Pelicans. Zobaczymy, jak sobie poradzi, kiedy wreszcie pierwszy raz w karierze nie będzie jednym z dwóch najważniejszych graczy w swojej drużynie. Teoretycznie pokazał już wolę do przyjęcia takiej roli, podejmując taką, a nie inną decyzję odnośnie kontraktów w Golden State Warriors, bo wiadomo, nie będzie zarabiał wiele, to jest tylko ponad 5 milionów dolarów najbliższy sezon. I po nim zostanie wolnym agentem i wtedy się okaże, czy będzie chciał dalej grać w Golden State i kontrolekcjonować tytuły, czy też pójdzie gdzieś indziej za pieniędzmi, bo w Golden State raczej nie dostanie takiej forsy. Chyba że odejdzie Kevin Durant, no to wtedy zrobi się luka, którą ewentualnie Cousins mógłby wypełnić. No ale to jest chyba. Dalej mamy Kevona Looneya, czyli solidnego zmiennika, który tam będzie wjeżdżał pod kosz po zasłonach pick and roll, będzie dostawał piłkę od zawodników wybiegających na rzut za trzy i będzie kończył po prostu spod obręczy, nic więcej. Podobnie jak Damian Jones, którego minuty będą bardzo ograniczone. No i tak jak powiedziałem, ocenę podkoszowy, mam dwie oceny tak naprawdę. Pierwsza z Cousinsem, to jest 4. Druga bez niego to jest 2 z plusem, bo wtedy w jego miejsce może wejść Jordan Bell, no ale Bell, Looney i Jones, no to zdecydowanie za mało. Także tak wyglądają moje oceny dla Golden State Warriors. No i to, co na koniec mówiłem, czyli bilans ataku, obrony, tempa. W sezonie zasadniczym Warriors mieli najlepszy atak w lidze, obronę dopiero na 9 miejscu. Natomiast, tak jak powiedziałem, oni sprężają się dopiero na playoffy. I w playoffach tracili zaledwie 100,5 punktu na 100 posiadań, co jest wynikiem lepszym niż w sezonie zasadniczym miała najlepsza defensywa ligi, czyli Boston Celtics. To pokazuje, jaką różnicę potrafią stworzyć Golden State Warriors. Oni w porównaniu do sezonu zasadniczego tracili ponad 3,5 punktu mniej w playoffach. To jest ogromna, kolosalna różnica, która pokazuje, jak potrafią wejść wysoko, na jak wysoki poziom potrafią wejść, jeżeli tylko potrzebują, jeżeli tylko chcą. I chociażby z tego względu wydaje się, że nie może być innego faworytu do zdobycia mistrzostwa NBA. Także dzięki za wysłuchanie zapowiedzi Golden State Warriors. Monotonna, nudna, ale najlepsza niestety, w sensie najlepsza drużyna. Dzięki za wysłuchanie. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.